Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym informatorze samorządowym miasta Starachowice. Dziś chciałbym Państwu przedstawić kilka informacji z bieżącego funkcjonowania miasta. Rozpocznę od, myślę, sprawy ważnej dla osób niepełnosprawnych, dla osób głuchoniemych. Otóż z dniem 1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie z sierpnia ubiegłego roku nakazujące instytucjom, urzędom publicznym dostosowanie swoich możliwości do komunikowania się z osobami, które są głuchoniemy. My podjęliśmy to wyzwanie i po pierwsze przeszkoliliśmy 6 pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie posługiwania się językiem migowym. Było to szkolenie, można powiedzieć, w takim zakresie podstawowym, żeby było się na ten pierwszy krok możliwość skomunikowania. Natomiast dodatkowo podjąłem decyzję o zakupie urządzenia, które działa na zasadzie wideotelefonu za kwotę 299 zł miesięcznie. Będziemy dysponowali nieograniczoną możliwością komunikowania się w razie potrzeby z lektorem, który posługuje się językiem migowym. Będzie do tego przygotowane specjalne stanowisko w Biurze Obsługi Mieszkańców. Myślę, że w ten sposób nasz urząd, z tego co wiem, będzie drugim urzędem w województwie, który posiada tego typu możliwość ułatwiające funkcjonowanie osobom głuchoniemym. Udało nam się, wreszcie można by powiedzieć, uregulować kwestie związane ze zbyciem hotelu Pielęgniarem. Ten obiekt nie miał szczęścia przez wiele lat, można powiedzieć, że straszył Starachowiczan gości, którzy udawali się w rejon szpitala, ale to już jest przeszłość. Otóż 16 udało nam się znaleźć nabywcę, który w przetargu zaoferował kwotę 1 111 000 zł. Jest to starachowicka firma Perfopol. Zamierza przeprowadzić w taki sposób adaptację tego obiektu, aby w przyszłości powstały tam mieszkania. Myślę, że jest to dobra wiadomość. Po pierwsze, to miejsce będzie, myślę, w niedługim czasie wyglądać bardziej przyjaźnie. A ponadto nie bez znaczenia są pieniądze, jakie wpłyną do budżetu miasta Starachowice. Pieniądze te zamierzamy przeznaczyć na remonty mieszkań socjalnych. Chciałbym również przypomnieć, że prowadzimy również projekt związany z budową mieszkań socjalnych przy ulicy Ostrowieckiej. Także kwota, która wpłynie do budżetu, pozwoli nam tu w sposób bardziej śmiały podejmować decyzje związane z inwestowaniem w budownictwo socjalne w naszym mieście. Kolejna kwestia związana ze zbyciem nieruchomości to jest zbycie tak zwanych łąk. Tak jak zapowiadałem, że na bieżąco będę informował Państwa o postępach w rokowaniach. W zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy już na samym finiszu tych rokowań. Jest wielce prawdopodobne, że w tym tygodniu, to jest do 20 kwietnia, spiszemy protokół uzgodnień. Prace są już bardzo, bardzo mocno zaawansowane. Co prawda ten terminarz jest tu bardzo napięty, bowiem pewne przepisy prawa, ustawy o gospodarce nieruchomościami obligują nas do tego, aby chcąc podpisać akt notarialny w terminie do 27 kwietnia, podpisać protokół uzgodnień do 20 kwietnia. Jest w moim przekonaniu bardzo, bardzo duża szansa, że te rokowania skończą się powodzeniem i ten, myślę, dość już długo przeznaczany do sprzedawania teren wreszcie znajdzie nabywcę. Nabywcę, który zagospodaruje go w sposób bardzo atrakcyjny. Jak Państwo pamiętacie, wiecie o tym, powstanie tam galeria handlowa. Wreszcie wielu naszych mieszkańców nie będzie musiało po większe zakupy wyjeżdżać do sąsiedniego Ostrowca czy do innych miast. Tego typu obiekt powstanie na łąkach.
prowadzimy też rozmowy związane z budową bioelektrowni i biogazowni. Zaproponowaliśmy teren 9 hektarów po dawnych zakładach drzewnych. A przypomnę, że ten teren od właściwie czasu upadłości, likwidacji zakładów drzewnych nie mógł być zbyty. Były tam różne przeszkody. Dziś udało nam się, myślę, znaleźć partnera, który jest tym terenem zainteresowany właśnie pod realizację tych dwóch przedsięwzięć, które wymieniłem wcześniej. Zleciłem już wykonanie wyceny, tak abyśmy mogli ogłosić całą procedurę przetargową. Ja myślę, że o ile doprowadzimy ten projekt do szczęśliwego finału, a jestem przekonany, że tak będzie, bowiem zaangażowany w to jest również Urząd Marszałkowski, zaangażowane są również osoby ze świata nauki, osoby, które dysponują wiedzą, kompetencjami, jak również pieniędzmi, aby tego typu przedsięwzięcia realizować, to po pierwsze zyskalibyśmy na pewno miejsca pracy, po drugie zyskalibyśmy wpływy do budżetu w postaci podatku, i po trzecie byłaby to doskonała okazja, szansa na aktywizację gospodarczą, rolniczą znacznej części naszego powiatu. To co prawda odbywałoby się już poza gminą Starachowice, ale myślę, że nie byłoby to bez znaczenia na jakby pewne możliwości nabywcze mieszkańców naszego powiatu, szczególnie mówię tu w kontekście budowanych w Starachowicach obiektów handlowych. Żeby w tych obiektach mógł ktoś kupować, to ludzie muszą mieć pieniądze. Gdyby z kolei dać szansę zarobić okolicznym rolnikom na dostarczonym towarze do biogazowni, to te wszystkie plany jakby zamykały się w pewną całość, która jest jak najbardziej tu pożądana i oczekiwana, myślę, przez wielu mieszkańców naszego powiatu. Także również na bieżąco o tych planach, kolejnych etapach rozmów będę tu Państwa informował. Jak wspomniałem, odbyliśmy już dwa tego typu spotkania i muszę powiedzieć, że to drugie było już o wiele, wiele bardziej konkretne i obiecujące od pierwszego, które było takim spotkaniem, można powiedzieć, czysto informacyjnym. Będziemy na bieżąco o rozstrzygnięciach tych kwestii informować. Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie II Rzeczpospolitej Ryszardzie Kaczorowskim, odwiedziła Starachowice. Prezydentowa wspólnie z Gniewomirem Rokosz-Kuczyńskim, dyrektorem Instytutu Tradycji Rzeczpospolitej, gościła w gimnazjum nr 2, gdzie spotkała się z harcerzami z drużyny noszącej imię jej zmarłego męża. Pani Karolina podczas swojej wizyty w Starachowicach złożyła również kwiaty pod tablicą poświęconą prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu, która znajduje się w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Dziś gościliśmy wspaniałego gościa, panią prezydentową Kaczorowską, żonę prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Przyjechała do nas na zaproszenie drużyny harcerskiej działającej przy gimnazjum nr 2, która właśnie nosi imię Ryszarda Kaczorowskiego. Z przyjemnością uczestniczyliśmy w tym spotkaniu jako przedstawiciele władz miasta, ale również jako harcerze. Jako że ja też wyrosłam z harcerstwa, a poznanie pani prezydentowej Kaczorowskiej to była dla mnie wielka chwila, ogromny zaszczyt i myślę, że spotkanie przebiegało w wyjątkowym klimacie. Właśnie to było spotkanie harcerskie, zakończyło się zresztą wspólnym odśpiewaniem słoneczka i puszczeniem iskierki przez drużynę drużynową. Wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni. Mam nadzieję, że to spotkanie zapoczątkuje nasze częstsze kontakty z druhną Karoliną. Pierwszy jak mnie zaproszono, ale niestety nie mogłam przyjechać i napisałam list. Przykro mi było, a jak zostałam teraz zaproszenie, to nie było mowy, żebym ja nie przyjechała. Wie pani, dla mnie to jest bardzo ważne. To jest takie, ten hołd, oddanie mężu, który rzeczywiście całe życie poświęcił Polsce i specjalnie harcerstwu. Po prostu był bardzo prawy polski Polak. To jest, i to udało nam się przegrać to i dzieciom, i na emigracji też. Przecież to było harcerstwo, było olbrzymią rzeczą. I to wszystko nam pomogło wychować nasze dzieci. I do dzisiaj jest, i teraz tym bardziej jak coś spotykamy z harcerstwem z Polski, to jest piękne. Właściwie to jest strasznie, jak mówimy, odszedł, ale jak tak pomyślę, że ile łask Bożych człowiek doznał, że jeszcze się poznał, żeśmy żyli, mieliśmy 59 lat wspólnego życia, to jest kawał czasu. A tak zdawało się, że
kilka miesięcy tylko, a dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam właśnie taką rzecz zobaczyć w stronę ukłonu, w stronę mojego męża. No nie dla wszystkich. 13 i piątek jest dniem pechowym. Otóż 13 kwietnia 2012 roku uczestniczyłem w bardzo miłym spotkaniu z panią Wiktorią Płatek, stulatką, która mieszka w Starochowicach przy ulicy Tulipanowej. W imieniu mieszkańców naszego miasta, w imieniu władz samorządowych przekazałem szanownej, dostojnej jubilatce życzenia. Przekazałem również życzenia od premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej, pana Donalda Tuska, jak również od pani wojewody świętokrzyskiej Bożentyny Pałka-Koruby.